Siemanko nerdowie, siemanko widzowie, z tej strony oczywiście burmistrz Błażej, witam was serdecznie w kolejnym newsie z Cities Skylines 2. Dzisiaj będzie o wodzie i elektryczności, nagrywam ten materiał, który był ostatni, a te zaległe po prostu w tygodniu wam się postaram tam nagrać, już nie ma tego dużo, bo jak wiecie remoncik w chacie miałem, no i jestem trochę w plecy z tym wszystkim. I teraz tak. O wodzie i elektryczności. Za chwilę na początku oczywiście podziękowania dla wszystkich osób, które są aktywne na kanale, które wspierają swoją aktywnością. Witam wszystkich nowych subskrybentów na kanale. Dziękuję wszystkim tym, którzy komentują filmy, bo pomaga mi się to również rozwijać. I dzięki serdeczne wszystkim osobom, które dołączyły do grona wspierających kanał. No i co, my przechodzimy teraz do właściwej części odcinka, czyli o tej wodzie i elektryczności. Ogólnie nie będę się tutaj też rozczulał nad tym wstępem, bo tu jest produkcja elektryki, po prostu wygląda tak jak w jedynce. Mamy trzy rodzaje elektrowni, czyli te na źródła kopalne, na paliwa kopalne, elektrownie, czyli na węgiel, tak, była, na naftę, więc takie elektrownie były. Mamy też te elektrownie, które korzystają z odnawialnych źródeł energii, czyli z wody i z wiatru. No i mamy te elektrownie jądrowe czy atomowe, jak kto woli. Wiadomo, o co chodzi. Nowością tutaj widzimy w grze są transformatory. Będą one działały w taki sposób, że podłączamy do nich linię wysokiego napięcia i transformator będzie mógł na przykład przetworzyć je na niskie napięcie, bo będziemy mieli coś takiego, jak już tu się dowiedziałem, jak linie wysokiego napięcia i linie te o niższym napięciu. Te linie wysokiego napięcia głównie będą służyły do eksportu elektryczności lub importu, bo jak wiecie, będzie szło handlować wodą i prądem w Cities Skylines 2. Uważam, że super opcja to jest, zaczerpnięta z SimCity. Natomiast te transformatory, nie wiem czy to było w SimCity, ale wiem, że na pewno w Workersach też było takie rozwiązanie, nie? W Soviet Republic, że mieliśmy te transformatory i linie wysokiego i niskiego napięcia. Także tak to wygląda, taki transformator mamy do oszpecania miasta, bardzo przydatny. Czekajcie, dobra, tu jest ten transformator, więc tak to wygląda, tu widzicie te wysokie słupy takie z tymi liniami wysokiego napięcia i będzie szło to przekonwertować z takiego słupa w ten prąd, który już biegnie pod ziemią, więc będzie tutaj trochę lepiej, taka kombinacja z prądem. I teraz tak, tu jest nowość, bardzo ciekawa rzecz, awaryjne magazyny energii. I one będą służyły do tego, że, czekajcie, przeczytajmy może. Awaryjny magazyn energii magazynuje energię elektryczną poprzez ładowanie akumulatorów, gdy produkcja energii elektrycznej w mieście jest wyższa niż jej zużycie, co pozwala na wykorzystanie zmagazynowanej energii elektrycznej w celu uniknięcia przerw w dostawie prądu w wypadku skoków zużycia. No to czyli w takim wypadku, na przykład w Cities często się zdarzało, nie? Graliśmy... Zwłaszcza na mapie z klimatem umiarkowanym to się zdarzało, że było na przykład ciepło, ale nagle przychodziło ochłodzenie i się okazało, że elektrownie wam nie wyrabiają, bo mieszkańcy prąd używali do ogrzewania mieszkań, tak? No i było nagle tego prądu za mało. Tutaj, żeby zapobiec takiej sytuacji, właśnie będą te awaryjne magazyny energii, czyli będą to takie jakby akumulatory zapasowe dla miasta, tak? I one będą w razie potrzeby już miały naładowane... Nazbierane jakąś ilość prądu w akumulatorach i przez jakiś czas, gdy zacznie nam z elektrowni brakować prądu, no to po prostu miasto będzie w stanie sobie ten prąd dodatkowo czerpać właśnie z takiego magazynu. Uważam, że jest super opcja, bardzo fajny pomysł, bo jak wiecie, trochę uciążliwe to było, że nagle trzeba było elektrownię dobudowywać w mieście, bo prądu się okazywało za mało, na przykład jeśli się ochłodziło, więc super opcja uważam. Także kolejna ciekawa zmiana, jeśli chodzi o Cities Skylines 2 względem Cities 1, super opcja. Podoba mi się turbiny wiatrowe. Tu nie będę się rozczulał, bo działają tak samo jak w jedynce. Trzeba je ustawić w odpowiednim miejscu, no i wtedy produkują jakąś tam ilość energii, tak, w zależności od tego, jak będą ustawione. Natomiast widzę tu ciekawą opcję na tej fotce. Wiatrak stoi we wodzie, tego w jedynce nie szło robić. Stały tylko na lądzie wiatraki, więc to jest, widzę, zmiana na plus też według mnie. Jak wiecie, były takie osobne wiatraki z solarem połączone do stawiania na wodzie, natomiast tu będzie szło wiatraki, widać, na wodzie stawiać. Więc widzimy tutaj kolejną ciekawą zmianę. I mamy teraz te elektrownie węglowe. One działają również tak jak w jedynce, wiadomo, trzeba węgiel do nich dostarczyć, aby prąd produkowały, no i powodują też zanieczyszczenia.
Natomiast widzimy tu coś takiego, mamy małą elektrownię węglową i elektrownię węglową. Teraz pytanie, bo jak już wiemy również z poprzednich filmów, z poprzednich informacji o Cities 2, budynki usługowe przede wszystkim, nie wiem jak tam z innymi, ale usługowe budynki, wszystkie również będzie szło upgrade'ować. I teraz pytanie, czy z tej małej elektrowni będzie opcja zrobić upgrade od razu do tej większej, czy po prostu będzie to jako dwa osobne budynki? Jeśli będzie jako dwa osobne budynki, to jest według mnie też to bez sensu. Bo dlaczego niby nie można by upgrade'ować małej elektrowni do większej? Zobaczymy, jak to będzie działać. Tu są wyszczególnione jako dwa osobne budynki. No nie wiem, czy ma to sens, jeżeli wprowadzili taką opcję jak upgrade'owanie. Ale no cóż, to jest paradoks. Zobaczymy, jak to będzie w grze wyglądało. I mamy taką nowość tutaj jak elektrownia gazowa, która również powoduje zanieczyszczenia. Jednak powoduje mniejsze zanieczyszczenia niż elektrownia węglowa. No i żeby ją zasilać, to będziemy musieli mieć wyspecjalizowany przemysł, czyli wydobycie ropy. I będzie trzeba tą ropę przerobić na gaz. Tutaj jest napisane, że w wyniku rafinacji będzie trzeba pozyskać to paliwo do zasilenia tej elektrowni, aby mogła nam prąd produkować. No i elektrownie będą działały tak w taki sposób, te trzy również, jak działały w jedynce, czyli będzie można po prostu te paliwa kopalne we własnym zakresie w mieście wydobyć, wyprodukować, lub będzie można je po prostu zaimportować. Także tak to wygląda. No, elektrownia gazowa nowość. Elektrownia geotermalna droższa oczywiście niż inne elektrownie, korzysta z źródeł energii, wiadomo, z ciepła, z głębi ziemi. Jest to oczywiście elektrownia ekologiczna, która produkuje dużo mniej zanieczyszczeń niż te elektrownie, które korzystają z paliw kopalnych. Elektrownia słoneczna, zobaczcie, jak ona fajnie wygląda. Nie jest to już okrągła wieża, tak jak było to w jedynce. Super to wygląda według mnie. Jak działa, wiadomo, korzysta z energii słonecznej. Też tu się nie będziemy rozczulać i też wiadomo jest, że produkuje mniejsze zanieczyszczenia, tak? No i wiadomo, że tak jak było w jedynce, jeżeli spadała temperatura, czyli słońce już nie miało takiego powera, to ta elektrownia również produkowała mniej energii słonecznej, tak? I tu w dwójce będzie tak samo. No i dochodzimy wreszcie do tych elektrowni jądrowych, atomowych. Tak samo one wyglądają, można powiedzieć, jak w jedynce. I taka sama zasada działania. Wiadomo, że też mniej zanieczyszczeń produkują niż te elektrownie, które korzystają z węgla i gazu. Więc tak to wygląda. Tu się też nie ma nad czym rozczulać, nad tymi elektrowniami według mnie. Natomiast zastanawiam się jedno, czy będzie coś takiego w Citiesach dwójce, jak było w jedynce, te arcydzieła architektury, nie? Bo tam sobie można było z tych arcydzieł architektury tą elektrownię termojądrową zbudować i ona dawała prądu tyle, że już kurde trzy miasta by zasiliła. I tu mamy elektrownię wodną, czyli tamę potocznie zwaną, tak? Jest opisane, że produkuje elektryczność z płynącej wody, więc tu się nie będziemy rozczulać. Zobaczcie, jak ta tama wygląda w ogóle. Tu jest ten jakiś transformator. Tu jest tama wysoko. Super, kurczę. Ciekawe. Inaczej to wygląda niż w jedynce. Zupełnie. Taka dwupoziomowa tama. Fajne. Widzi mi się to. To jest, kurde, ciekawe. No. Fajnie, fajnie to wygląda. No tama będzie działać tak jak w jedynce, tak? Będzie musiała spiętrzyć wodę i na zasadzie różnicy poziomów, jak wiecie, z jednej strony jest woda, z drugiej jej nie ma i woda opadająca na dół tamy napędza turbiny, które produkują prąd. No tak tłumaczę, bo nie każdy wie, jak działa tama. Po prostu w środku w tamie są takie turbiny, na które spada woda, jakby taki w formie wodospadu to w środku leci i turbiny, które są napędzane właśnie tą opadającą wodą, produkują prąd. Także nie jest jakaś tam super skomplikowana zasada działania tej elektrowni. Ale tłumaczę, bo często w jedynce były pytania o tą elektrownię, czemu nie działa. A najczęściej stawiali ludzie i myśleli, że prąd będzie od razu. Niestety tama musi najpierw tą wodę spiętrzyć i tu z drugiej strony tamy woda musi odpłynąć, żeby ta różnica poziomów powstała, żeby ta woda mogła spływać. Także tak to działa. Zobaczmy, logistyka paliwa, co to jest. Paliwo dla elektrowni można wydobywać lokalnie, korzystając z wyspecjalizowanych obszarów przemysłowych lub importować z połączeń zewnętrznych. No to o czym mówiłem, nie ma się tu nad czym rozczulać za bardzo. Lokalne wydobycie paliwa spowoduje mniejszy ruch ciężarówek. Aha, no to wiadomo, no to samo. To co w jedynce, nie? Że jak się coś importowało czy eksportowało, no to ruch dodatkowy się produkował. Także nic tu nowego nie ma, odkrywczego.
I teraz co my tu mamy? Dobra, zmniejszy ruch ciężarówek między miastem a połączeniami zewnętrznymi. Jednak lokalna produkcja różnych rodzajów paliw jest dość zanieczyszczająca i zajmuje dużo miejsca. Wszystko zależnie od tego, z tym dużym miejscem, jak wydajne będą te budynki, nie? Bo jak będzie trzeba stawiać fabryk znowu na pół mapy, żeby ludzie mieli pracę, a domów będzie 1/4 w porównaniu do handlu i do przemysłu, no to cienko, nie? Bo trochę słabo. To było zbalansowane według mnie w jedynce, że pół miasta zajmował przemysł i handel, żeby ono mogło w ogóle funkcjonować. Oczywiście mówimy o grze bez modów, tak? Bo wiadomo, jak mody już zmieniały diametralnie wszystko w Cities, całe zapotrzebowanie między strefami i zależność między nimi. Jeśli paliwo jest importowane z zewnętrznych połączeń, nie będzie zanieczyszczeń z obszarów przemysłu specjalistycznego w mieście, ale poskutkuje to większym ruchem. No tak, no to 20 razy to samo, po co? O, mamy coś o modernizacji elektrowni, dobra, poczytajmy to, to będzie tu ciekawe. W poprzednim dzienniku rozwoju usługi miejskie omawialiśmy, w jaki sposób modernizacja budynku może dodawać nowe lub rozszerzyć istniejące funkcje budynku usługowego. Ich budowa kosztuje, a w większości przypadków zwiększa również koszty utrzymania budynków. No jest to logiczne. Ciekawe, czy na tym poprzednim filmie była ta elektrownia mała, pokazana, że ją idzie upgrade'ować do dużej. Raczej wątpię. Większość budynków usług elektroenergetycznych ma ulepszenia modyfikujące ich funkcjonalność poprzez trzy rodzaje ulepszeń. Operacyjne, rozszerzenia i co? Operacyjne, rozszerzenia i budynki dodatkowe. Aha. Dobra, zaraz przeczytamy, co dalej tutaj. Ulepszenia wpływają na różne aspekty, takie jak pojemność budynków. O, to jest ciekawe. Wydajność i ilość zanieczyszczeń wytwarzanych przez budynek. Na przykład elektrownia gazowa ma cztery różne ulepszenia. Rozszerzenie magazynu, zaawansowany piec, filtr wylotowy i dodatkowa turbina. O kurczę, ciekawe. Rozszerzenie magazynu pozwala elektrowni na magazynowanie większej ilości paliwa, dzięki czemu potrzebuje mniej dostaw, a ponieważ jest to budynek dodatkowy, to w razie potrzeby można zbudować wiele takich magazynów. O kurcze, to jest dobre. Zaawansowany piec to ulepszenie operacyjne, które zmniejsza zużycie paliwa w zakładzie, a filtr wylotowy zmniejsza zanieczyszczenie powietrza wokół budynku. No logiczne i fajne to jest, uważam, takie. Będzie można się pobawić trochę tymi budynkami usługowymi. Dodatkowa turbina jest rozszerzeniem, które pozwala elektrowni wytwarzać więcej energii elektrycznej, ale jednocześnie zwiększa zarówno zużycie paliwa, jak i emisję zanieczyszczeń. No logiczne. Liczne ulepszenia zapewniają więcej narzędzi do projektowania wymarzonego miasta. Niektóre ulepszenia zajmują więcej miejsca i zwiększają koszty utrzymania, więc to ty decydujesz, które ulepszenia pasują do użytkowania budynku i aktualnych potrzeb miasta. Jeśli budynek znajduje się daleko od obszarów mieszkalnych i jest zawietrzny, zmniejszenie zanieczyszczenia budynku nie jest krytyczne. Może być natomiast korzystne, jeśli zanieczyszczenie powietrza ma wpływ na mieszkańców. No to logiczne, wiadomo, że czym dalej od miasta te budynki, to będą mniej szkodzić mieszkańcom, tak? Głównie chodzi o zanieczyszczenie. No i jak wiecie, będzie tutaj w Citiesach dwójce również zanieczyszczenie powietrza, tak? To jest nowość. Bo chyba w jedynce, z tego co pamiętam, było widać jakiś tam smog nad miastem, ale nie bardzo wpływał on chyba na zdrowie mieszkańców. Nie udało mi się zauważyć jakichś tam specjalnych wpływów. I nie było w ogóle w statystykach zanieczyszczenie powietrza uwzględnione, tak? W tym pasku, na którym się sprawdzało zanieczyszczenie gruntu i wody na przykład. To powietrze nie było tam uwzględnione, a teraz w dwójce będzie to brane pod uwagę, jak już wiecie. I teraz tak, lokalizacja budynku i połączenia z siecią elektryczną determinują wykorzystanie budynku, a jeśli zużycie jest niskie, modernizacje poprawiające wydajność i produktywność mogą nie być jeszcze potrzebne. No to wiadomo, będzie trzeba patrzeć, ile tego prądu tam potrzeba w tym mieście i czy warto budynek zmodernizować, bo będzie on po modernizacji droższy w utrzymaniu, więc tutaj logiczne. Dystrybucja energii elektrycznej, no właśnie, i tu jest ciekawie teraz, bo nie będzie tak łatwo jak w jedynce, że budujecie tylko i macie wszystko we w dupie. Jak wspomniano wcześniej, elektryczność nie polega już na łączeniu stref elektrycznych tworzonych przez budynki, ale na zapewnieniu miastu solidnej sieci energetycznej. Elektrownie i stacje transformatorowe dostarczają energię elektryczną bezpośrednio do sieci za pomocą kabli elektrycznych, które można łączyć za pomocą linii wysokiego napięcia. Każda linia energetyczna i kabel elektryczny ma maksymalną pojemność, która
określa, ile energii elektrycznej mogą przenosić. Po osiągnięciu tej przepustowości powstaje wąskie gardło. Powoduje zakłócenia dystrybucji energii elektrycznej. Każdy budynek jest automatycznie podłączony do sieci elektrycznej, gdy jest budowany lub wyznaczony wzdłuż dróg. Podczas gdy budynki nieumieszczone przy drodze muszą być podłączone ręcznie. No, czyli logiczne. Ale tu już mamy ciekawą informację. Budynki nieumieszczone przy drodze. Czyli w końcu, nareszcie, będziemy mogli te budynki stawiać jakoś inaczej, gdzieś, gdzie chcemy, a nie, że koniecznie musi być droga postawiona z siatką i budynek przy niej bezpośrednio. W końcu zmiana. I to jest też dobra zmiana. Natomiast piszą tu o czymś takim jak wąskie gardło. Słuchajcie, wąskie gardło, no to chyba każdy wie, na czym polega. Dajmy na to, elektrownie w mieście produkują wam wystarczającą ilość tej energii potrzebnej dla miasta, ale na przykład puścicie ją do transformatorów, ale jeśli z transformatorów nie wyprowadzicie zbyt odpowiedniej ilości połączeń elektrycznych na tam jakieś na przykład osiedle, no to zrobi wam się wąskie gardło i po prostu nie da rady wam przepuszczać tej energii elektrycznej, tak? Będzie po prostu trzeba dobudować więcej tych połączeń elektrycznych, żeby ta energia się rozchodziła, żeby zaspokoiła wszystkie budynki na przykład. Także tak to będzie działać. No nie będzie już tak lekko, że po prostu nieraz się stawiało elektrownie blisko miasta w miarę, aby tylko, wiecie jak było w jedynce, takim niebieskim placem prąd był oznaczony i zasięg tej elektryczności. No i starczyło w zasięgu tego niebieskiego placu postawić jakiś budynek i już był zasięg elektryczności do miasta, tak? I to się łączyło jakby samo już pod ziemią. Więc tutaj zmiana. No właśnie, tu jest o tych wąskich gardłach, to tłumaczą to, o czym przed chwilą powiedziałem, że macie elektrownię i transformator na przykład daje radę, ale zbudowaliście za mało kabli elektrycznych i już wam będzie brakować prądu dla osiedla jakiegoś tam, nie? Widzicie, jest tu napisane, rozwiązanie jest proste, zapewnić obszarowi więcej połączeń elektrycznych, aby można było do niego dostarczać więcej energii. Dobra, i teraz widok informacji o elektryczności. Kliknijmy na to, jak to wygląda. Dostępność prądu, czyli tak jak było w jedynce, ile macie tej elektryczności, czyli jest zużycie tu w tym przypadku 178 MW, produkcja 273, więc prawie stówkę zapasu mamy. I tu jest Electricity Trade, to samo jest w przypadku wody, taki pasek, czyli handel po prostu, to jest wymiana, tak? Jest na zero, czyli po prostu elektrownia zaspokaja potrzeby miasta. I podejrzewam, że jeżeli będziemy chcieli energię eksportować, to będzie trzeba gdzieś to jakoś włączyć, że to samo nie będzie działało, że sobie będzie tą elektryczność za miasto słało. No chyba, że będzie po prostu starczyło połączyć zewnętrznie tymi właśnie słupami wysokiego napięcia. Wtedy będzie sobie być może samo eksportowało. Zobaczymy w tym o usługach dzienniku deweloperów, co było powiedziane, który nagram, postaram się jutro go nagrać. Bo dzisiaj ten aktualny nagrywam. I mamy tu jakieś, no właśnie, legenda mapy, czyli elektrownie mamy pokazane, transformatory na zielono są i na fioletowo właśnie te magazyny energii, czyli baterii. Super. Będzie tu widać ładnie w elektryczności wszystko, co mamy. Wygląda nawet przejrzyście to menu, podoba mi się. Także tak tu wygląda. I o właśnie, tu jest nowość. Źródła wody. W Cityscan jest dwa, istnieją dwa rodzaje źródeł wody. Wody powierzchniowe są znane z poprzedniej gry i obejmują dynamicznie płynące rzeki, jeziora i rozległe oceany. Wody gruntowe to zupełnie nowa funkcja, która rozszerza możliwości rozgrywki. Właśnie, i o tych wodach gruntowych za chwilę wam powiem. Nad powierzchniowymi nie będziemy, myślę, się tu rozczulać, bo wiadomo jak to działa. Podłączacie pompy i po prostu pompujecie wodę do miasta, tak? No i właśnie tu, zobaczcie, Water Trade. I tu jest import wody spory. Jest importowana woda, widzicie, do miasta. Nie jest z własnego użycia. Tu jest niedostępność wody, widzicie, mała u góry. To jest z miasta. To water availability. Czytać nie umiesz? I no widzicie, jest za mało tej wody i jest importowana spoza miasta. I to pewnie swoje kosztuje. I tak samo, zobaczcie, ścieki nie wyrabiają. Też trochę i są eksportowane poza miasto. Także super opcja. Jedźmy tu dalej. I teraz te wody gruntowe właśnie. To jest zarąbiste. Zobaczcie. Na mapie będą takie źródła pokazane. Tak jak będzie to wyglądało. Tak jak złoża surowców w jedynce. Że ropa była pokazana. Ruda czegoś, nie tam żelazo czy coś.
czy żyzne gleby. To tak samo będzie teraz takie źródła wody na mapie. Myślę, że też super opcja, bo wiadomo, że ta woda nie jest dostępna wszędzie. Tak jak w przypadku Cities 1 stawiało się wieże ciśnień i już była woda, nie wiadomo skąd, nie? Nawet nie wiadomo, czy w tym gruncie tam ta woda faktycznie była. Teraz będą takie źródła. Myślę, że fajna zmiana, też ciekawa. Bardziej realistyczne to będzie. Teraz tak, osady wód podziemnych są bardzo podatne na zanieczyszczenie gruntu. No to jest to logiczne, tak? Tak samo działa to jak w przypadku jedynki, jak była wieża ciśnień i obok na przykład przemysł i zanieczyszczał grunt, to również woda była zanieczyszczona. Więc tutaj tak samo to działa. I teraz tak, potem jeśli złoże wejdzie w kontakt z zanieczyszczeniami gruntowymi, zaczyna ulegać zanieczyszczeniu, co prowadzi do przedostawania się brudnej wody do sieci wodociągowej. No to nie będziemy się tu rozczulać. Zobaczmy, jak to wygląda. Tu jest dalej to samo, co było pokazane. Ale zobaczcie, widzicie, tu jest pokazane jakieś zanieczyszczenie, a woda tu była w tym miejscu. Jest pokazane już, że to źródło jest zanieczyszczone. Także super, fajnie to widać. Produkcja wody i kanalizacja. Czysta woda jest kluczowym zasobem. No wiadomo, tu nie będziemy się rozczulać, bo będzie to działało tak samo jak w jedynce, tak? Będą pompy, jakieś przepompownie. I tutaj mamy rurociągi. Rurociągi można, widać, również budować osobno. Ale jak wiecie, będą też pod drogami, tak samo jak elektryczność, było to już pokazane, więc będą tutaj w mieście się budować automatycznie. Natomiast te osobne to podejrzewam są po to, żeby na przykład od pomp tylko podłączyć, tak? Żeby na przykład od pompy nie trzeba było ulicy ciągnąć. Więc musi też to być osobno, jest to logiczne. Tu jakaś pompa wody jest widoczna, wieża ciśnień, odpływ ścieków, ten najlepszy, fantastyczny ścieki do rzeki, tak? Najlepsza opcja ever. Ale widzimy, że już z podstawki gry będą też dostępne jakieś oczyszczalnie. I uważam, że to jest super opcja. Tego w jedynce brakowało, te oczyszczalnie później zaczęły być dodawane, nie? Tam w poszczególnych DLC. I tu mamy coś takiego jak przepompownie wody, czyli tradycyjnie zwana pompą wody, tak. Wygląda dużo lepiej niż w jedynce. Fajna taka pompa. Widać, że ktoś tu musi przyjść do tego, żeby to obsługiwać. Nie jest to taki zwykły kwadratowy blok, jak było w jedynce. Fajnie to wygląda. I tu mamy wieżę ciśnień. Wieża ciśnień jest w stanie dostarczać ograniczoną ilość wody, gdy jest umieszczona w dowolnym miejscu na mapie i nie ma na nią wpływu żaden rodzaj zanieczyszczenia. Jednak jego największą wadą jest to, że jest bardzo kosztowna w utrzymaniu w porównaniu z innymi obiektami wodnymi. No dobra, ale ta elektrownia chyba będzie musiała również w takim źródle stać. Znaczy ta wieża ciśnień, czy jak to tam ma być. No i dosyć fajnie to tu wygląda, z widokiem na miasto. I o, to jest nowość, przepompownia wód podziemnych, tego nie było. Na mapach znajdują się podziemne zbiorniki wodne, to co było pokazane przed chwilą, co wam mówiłem. A przepompownia wód podziemnych ma do nich dostęp. Musi być umieszczony na złożu wód gruntowych, aby pompować wodę z podziemia, zaopatrując w nią miasto. Wody podziemne to dobra alternatywa na mapach, które mają ograniczone obszary wód powierzchniowych oraz gdzie radzenie sobie ze ściekami jest większym wyzwaniem. No właśnie, czyli super opcja, kolejna pozytywna zmiana. I teraz zaawansowana przepompownia wody jeszcze jest, o kurde. Zaawansowana przepompownia wody to wyjątkowy budynek o dużej wydajności. Podobnie jak zwykła przepompownia, znajduje się na linii brzegowej. Jednak jej prędkość pompowania wody jest 10-krotnie większa niż w przypadku innych przepompowni, co czyni ją znacznie bardziej opłacalną opcją dla dużego miasta. No, w zależności od tego, jak czy utrzymanie tej elektrowni nie będzie również 10-krotne, nie? W porównaniu do takiej małej przepompowni. To wtedy będzie wiadomo, czy jest bardziej opłacalne, jeżeli 10 razy tyle wody produkuje, co ten mały pizdyk. Wypływ ścieków, tak jak było, tak, sraka do rzeki, tutaj ładny kolor, piękny rzeka ma już, widać, kupa leci. Ej, to takie serio, takie kloce będą leciały z tej rury odpływowej? Wygląda jakby bobki leciały do rzeki, nie, a nie woda. No, fajnie to wygląda, śmiesznie. No normalnie, zobaczcie, klocki lecą. Świetna zabawa. Nie będę się nawet nad tym rozczulał, ale wiadomo, o co chodzi, nie, że będzie można po prostu bezpośrednio z klopa do rzeki puszczać wodę. I mamy tu wreszcie oczyszczalnię ścieków pokazaną, która no wygląda, kurde, ciekawie wam powiem, dobrze wygląda. Ale o dziwo też jest umieszczona przy zbiorniku wodnym. Zobaczmy. Być może po prostu będzie oczyszczała wodę i też do rzeki pompowała, ale już czystą. Nie taką srakę jak tu wyżej. Ulepszenia urządzeń wodnych.
Podobnie jak w przypadku innych usług miejskich, ulepszenia urządzeń wodnych obejmują ulepszenia operacyjne. Aha, czyli to samo. No dobra, czytajmy. Ja wam to przeczytam, bo ja wiem, jak ja oglądam filmy na YouTube, mi się lepiej to słucha, jak ktoś to czyta, niż mam sam to czytać. Po prostu jakoś tak, nie wiem. Nie wiem, czemu tak jest, ale ogólnie zauważyłem, że ludzie nawet jak mają coś do przeczytania, to wolą, jak ktoś to w filmie im przeczyta, niż mają sami się nad tym głowić. Także będę tutaj czytał wam to dalej. Wodnych obejmują ulepszenia operacyjne, rozbudowę budynków i budynki dodatkowe. Te ulepszenia zwiększają pojemność i wprowadzają nowe funkcje budynków, zwiększając produkcję słodkiej wody i ścieków, a także dodając możliwości uzdatniania wody zarówno dla pomp wodnych, jak i urządzeń kanalizacyjnych, aby pomóc w walce z zanieczyszczeniami. No dobra, no to co z tymi ulepszeniami? Powiedzcie tu coś więcej. Jako przykład ulepszeń operacyjnych, przepompownia wód podziemnych może zostać zmodernizowana za pomocą zaawansowanego systemu filtrowania, zmniejszającego zanieczyszczenia w wodzie pobieranej. A, no widzisz. Czyli dodatkowy filtr jakby będzie miała ta pompa, w razie czego jakby jakaś zanieczyszczona woda się dostała. To jest też fajne. A wylot ścieków może skorzystać z oczyszczania chemicznego w celu zmniejszenia zanieczyszczenia wody. I tu też dodatkowa opcja, nawet na takim zwykłym tym wylocie ścieków. No ciekawe to jest, fajne zmiany. Naprawdę fajne zmiany, ciekawe. Zarówno przepompownia wody, jak i przepompownia wód gruntowych mogą zwiększyć pobór wody poprzez rozbudowę budynku, a oczyszczalnia ścieków może zwiększyć swoją zdolność przetwarzania poprzez dobudowanie jednego lub więcej dodatkowych budynków przetwarzania. No tak, czyli tu widzimy, to jest tam na pewno dobudowane, bo nie wierzę, że ten budynek taki wielki od razu będzie. Więc spoko opcja. Czekajcie, bo znowu mi się tu fotki przesunęły. Widok informacji wodno-ściekowych, czyli to samo co w przypadku prądu. Mamy water trade, to co mówiłem już, tak? Nie ma się tu co rozczulać. Tu jest to źródło wody takie, które było pokazane. Więc no ciekawe to jest, kurczę, sporo fajnych zmian widzę. Mimo że widać niedociągnięcia, to widać też spore poprawki w grze, sporo ciekawych rzeczy. Nie wiem, jak tam wam się to podoba, według mnie to jest spoko całkiem, przyjemnie. Posiadając wszystkie te informacje, a bla bla bla, to już takie podsumowanie, no to nagadałem się znowu, naprodukowałem, więc tradycyjnie obejrzyjmy filmik jeszcze, co tu ciekawego nam powiedzą i lecimy z tematem. No, aby zrozumieć podstawowe potrzeby swoich obywateli, bla bla bla, spojrzeć w lustro. Tak, dokładnie. Te dymy, słuchajcie, te dymy, ja nie wiem. Te dymy wyglądają jak z jakiejś pixelartówki wycięte. Pokażę wam, jak bliżej to będzie pokazane. No przecież to jest masakra, jak ten dym wygląda w tej grze. No i tu nam pokazują te oczyszczalnie ścieków, tak? Patrzcie, no to pikselowy dym jest, kwadratowy, normalnie. Zresztą widać. O, tu jest ta elektrownia słoneczna pokazana, jaka ona jest duża, zobaczcie w ogóle. Ciekawe, ile prądu produkuje taka elektrownia. Kliknęli na nią? Nie, teraz pokazują, jak to się buduje. Sobie budują tą siatkę dróg. No. A czemu się zatrzymało? No jedź. Znaczy czemu się zatrzymało? Zatrzymałem i kliknąłem drugi raz i... Dobra, mamy tu electricity. O właśnie, pokazują, jak te transformatory się buduje. Tak on wygląda w mieście i teraz właśnie te linie wysokiego napięcia od transformator i z transformatora już idzie do sieci dróg, tak? I jeżeli będzie za mało gdzieś prądu, to będzie to nam pokazywało. A to co jest za budynek obok? Może to jest ten dodatkowy awaryjny taki transformator, o którym mówili. Znaczy ten, to zasilanie dodatkowe dla miasta. Natomiast co już widzimy, że na zaś te druty elektryczne będą szpecić miasto, nie? Ale no niestety będą potrzebne, no w realu też macie takie druty przez pola pociągnięte z tym wysokim napięciem. Coś tu się działo, czekajcie, bo coś tu idzie, to chyba darcie mordy o prąd jest, czy o coś. O coś ryja, dron. Ale o co darli ryja? O prąd? Tu o prąd dron ryja, teraz widać, że dron ryja o prąd. Możesz także budować linie energetyczne, aby importować, czyli starczy z połączeniem zewnętrznym to zrobić. Dobra, jest na filmie pokazane. Jest jakieś miejsce, z którego można to podłączyć, widzieliście? Nie będzie jak w SimCity, że byle gdzie to mogliśmy podłączyć. Jest po prostu jakieś tam za mapy wypuszczone połączenie do tych linii energetycznych, do importu lub eksportu.
Fajnie. Mamy elektrownię tutaj, nie wiem co to, węglowa, atomowa? Jak myślicie? Wygląda na atomówkę te kominy, chociaż może to być ta duża węglowa, którą pokazywałem, bo też była tam z takimi kominami. Tu mi wygląda na jakieś wysypisko śmieci obok. No właśnie, to o czym mówiłem, spodziewaj się skoków, gdy termostat spadnie i wszyscy włączą swoje grzejniki. Właśnie, i to o czym było mówione, te dodatkowe zasilanie tutaj, w tym momencie będzie przydatne. To jest właśnie o tym teraz mowa. Także uważam, że dobra opcja to jest. Zobacz, teraz ten dym, zobaczcie ten dym, nie? No nie, no to jest, no nie, po prostu. I nawet niech leci to dalej, bo nie mogę na to patrzeć. No jak ten dym wygląda? Tam to samo. Nie rozumiem tego. Nie rozumiem tego, ten dym jest jakby z innej gry w ogóle wrzucony. O właśnie, i teraz tu pokazują te stacje awaryjne z ładowaniem prądu. Fajnie wyglądają, zobaczcie, i takie dodatkowe, też będzie szło je upgrade'ować, już pokazują. I takie dodatkowe akumulatory będzie szło stawiać, także spoko. Spoko, taka zapasowa energia dla miasta w razie potrzeby. Będzie szło się bawić, kurde, wesoło. O, i właśnie, pokazali teraz noc. Też właśnie te baterie mogą się w nocy przydać, kiedy mieszkańcy używają, wiadomo, więcej prądu, oświetlając swoje mieszkania czy pomieszczenia, czy jakieś na przykład budynki handlowe, które w nocy funkcjonują. Więc to będzie też dobra opcja w momencie, gdy korzystamy na przykład w mieście z elektrowni słonecznej, bo wiadomo, że w nocy nie będzie produkowała nam prądu, no bo jak słońca nie ma, to jak? I będzie można skorzystać z takiego transformatora właśnie. I fajna opcja kolejna. Więc te transformatory, kurczę, takie transformatory, no baterie zapasowe, akumulatory. Fajne. Tamę pokazują. Zobaczcie, tama jak fajnie wyglądała w ogóle. Cofnijmy to. Patrzcie. Czyli różne tamy będą, nie tylko taka taki jeden rodzaj, jak było w jedynce. Zobaczcie, tu inaczej już tama wygląda niż na tamtych fotkach. Kurde, fajnie to wygląda. Była geotermalna, tu jest ta węglowa chyba i tu jest atomówka. To była atomówka, bo było widać te zbiorniki do chłodzenia takie. Bo jak wiecie, atomówki wodą się chłodzi. A tu mamy, co to było? Kanalizacja. A, oczyszczalnia ścieków to była. O, ale to wygląda stąd, ten widok i ten dym pikselowy znowu w tle. W ogóle lasy lepiej wyglądają, nie? Gęściej jest drzew niż było w jedynce. Wygląda to zdecydowanie lepiej. Jakieś wysepki widzimy. Fajnie to wygląda z daleka. I co mamy? Dostępność wody. I właśnie widzicie, te źródła są pokazane na mapie. Te fioletowe plamy teraz. Fajne. Fajne. Widać, gdzie są te źródła podziemne wody. Super opcja. O, widzicie? Tak to wygląda. Naprawdę fajna, ciekawa opcja, to jest ciekawa zmiana. Tu jest zanieczyszczone, widać. No i tłumaczą to, o czym mówiłem, tak? O, już tu scelanie jest, że o, bo woda im się nie podoba. A to, co jest za znaczek, nie wiem. Się dowiemy, jak będziemy grali, nie wiem, czemu to służy. Ale na pewno drą mordę o wodę, jak widać. Tu o ścieki chyba to jest taki wypływ, był pokazany. O, jest ta mała pompa wody. Ej, droga ta pompa wody, 25 tysięcy kosztowała, widzieliście? 25, nie 2,5 jak w jedynce, wróć, bo chyba się przewidziałem. 900 tysięcy taka przepompownia. Ło jezny, tu będzie kurde trochę kasowo gorzej, ja widzę trudniej chyba. Widzicie? 25 cebulionów kosztuje. Kurde. A to upgrade tylko był. 900 tysięcy. A to jeszcze. O kurde. Tu kolejny 105 tysięcy to całe. I widzieliście, jak ładnie modernizacja tej oczyszczalni przebiega. Tu piękna woda brązowa płynie, kakaowa. Wróćcie, ja coś widziałem. Patrzcie to. Patrzcie to, wróćmy kawałeczek. Coś widziałem. Zobaczcie. Rzeka płynie w tamtą stronę. Tu jest srakowata, a tam już jest woda czystsza.
Pytanie, czy ta oczyszczalnia na przykład jest w stanie pobierać z rzeki i oczyszczać wodę i dalej ją przepuszcza, bo tu jest nagle czysto dalej ta woda. No nagle ta sraka się nie rozpłynęła, co tam płynęła. Ciekawe. No tu już widzimy, płyną klocki. O, tu jest zanieczyszczenie wody pokazane. O, drom ryj ościeki już. Warzywa. Kolejna gra o darze ciumordy trochę będzie. O, ale piękna rzeka czysta. Widzicie? Tu jest całe obsrakane, to na żółto zaznaczone. Jest napisane, że woda zanieczyszczona, tu w menu macie, że to żółte to sraka jest. I płynie obok oczyszczalni i za oczyszczalnią już jest czysto. Ciekawe, czy ta oczyszczalnia pobiera i oczyszcza tak, w taki sposób. To z rzeki. No bo to jest dziwne, że tu dalej nie ma, nie? Nieco, nie dopłynęło? Ciekawe. No właśnie, i tłumaczą to, co ja w jedynce wam tłumaczyłem w poradnikach, że wyloty ścieków muszą znajdować się z dala od przepompowni, tak? Wiadomo, o co chodzi, żeby pompy nie zassały kupy do obiegu. Co to? Bardzo ludzkie potrzeby, obywateli z ambicjami. No dobra, to już to samo, co w jedynce. Ja jest, no ten dym to jest tragedia, nie? On w ogóle... Patrzcie, ten dym w ogóle z boku kominów wylatuje. Przez tekstury. Skandal. To jest do poprawy. Ja mam nadzieję, mamy koniec tego filmiku. No sporo ciekawych, nowych rzeczy jest według mnie. Sorry, że te odcinki wychodzą takie długie. No staram się jak najkrócej. Natomiast jest dużo informacji nowych, jak widzicie. Więc mam nadzieję, że odcinek się jak zawsze spodobał. I zachęcam was do komentowania, do lajkowania, do subskrybowania kanału. I... Sąd. Widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć.